dzisiaj kolejny przykład dania kolacyjnego, takiej misy kolacyjnej opartej na zbożach. Kasza gryczana, moja ulubiona kasza. Bardzo prosta, nie za dużo składników, ale super pyszna. Zobaczycie. Dzisiaj będziemy potrzebować palonej kaszy gryczanej, orzechów włoskich, pudru grzybowego, koperku, oleju rydzowego, soli, pieprzu, tamari i wody. Zaczynamy od ugotowania kaszy. Rozgrzewam rondel z olejem. Dzisiaj używam oleju rydzowego. Jest to olej bardzo zdrowy, szczególnie jeżeli jest na zimno tłoczony. Ma charakterystyczny smak, który według mnie świetnie pasuje do mącznych rzeczy. Na gorący, rozgrzany olej wsypuję kaszę gryczaną. Dzięki temu, że oprażemy sobie kaszę na rozgrzanym tłuszczu, pozwolimy osiągnąć taką bardzo sypką kaszę, która nie będzie się kleiła. Dodajemy puder grzybowy. Puder grzybowy to nic innego jak zmielone, suszone grzyby. Mogą być prawdziwki, podgrzybki, to co akurat macie. Możecie je zmielić w błynku do kawy, w malakserze, w tym co pozwoli Wam uzyskanie takiego drobnego pyłu. Nada to niesamowity grzybowy smak, bez konieczności korzystania z przemysłowych kostek smakowych. Dodaję wodę. Dodamy tamari. Szczypta soli i pieprzu. Przykrywamy garnek, ustawiamy na najmniejszy ogień i czekamy około 5-10 minut. Ta kasza naprawdę się szybko nam ugotuje. Nastawiam patelnię, aby uprażyć orzechy. Orzechy uprażone zawsze będą bardziej intensywne w smaku i w aromacie. Ostatnia rzecz do zrobienia to posiekanie koperku. Delikatnie kruszę orzechy w palcach. Ułatwi to prażenie, skróci czas, a też zaoszczędzi mi siekania ich potem. Orzechy są gotowe, wyłączam patelnię. Przekładam je na talerz. Kasza jest już gotowa. Odrobina soli. Polewam dodatkową ilością oleju. Ponieważ jest to misa kolacyjna, więc zaczynamy od misy. Koperek i orzechy. I na sam koniec odrobina pieprzu. I danie gotowe. Pachnie fantastycznie. Aromat grzybów, kasza gryczana, olej rydzowy, koperek, orzechy. Suszone grzyby i tamari nadały tak prostemu daniu bardzo wyczuwalnej głębi. Słuchajcie, to jest naprawdę pyszne. Zróbcie ten przepis, a będziecie go robić po prostu non-stop. Mi super smakowało to danie, jeżeli Wam również, zasubskrybujcie mój kanał. W ten sposób nie ominie Was żaden kolejny przepis. Zapraszam.